Kiedy dzwonisz na numer alarmowy 112, zgłoszenie zostanie skierowane do operatora w Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Centrum 112, operator 6, w czym mogę pomóc? Operator odbierający połączenie na numer alarmowy 112 zapyta o rodzaj i miejsce zdarzenia. Wstępnie dokona oceny sytuacji i weryfikacji, która służba powinna być skierowana na miejsce zdarzenia. Poinformuje o rodzaju zdarzenia właściwe służby ratunkowe najbliższe miejscu zdarzenia. Jeśli zajdzie taka potrzeba, operator może połączyć Cię bezpośrednio z dyspozytorem danej służby, na przykład z dyspozytorem medycznym. Pamiętaj, że w przypadku zagrożenia kilka osób może dzwonić jednocześnie na numer alarmowy 112, zgłaszając to samo zdarzenie. Nie irytuj się, kiedy operator po przyjęciu zgłoszenia i po jego weryfikacji oraz zadaniu jednego lub dwóch pytań szybko zakończy rozmowę. Ma to na celu uniknięcie powielania tych samych informacji o zdarzeniu, do którego zostały już wysłane właściwe służby. Pamiętaj, nie dzwoń na numer alarmowy 112 bez potrzeby i uzasadnienia. Blokujesz linię telefoniczną osobie, która właśnie w tej chwili może potrzebować natychmiastowej pomocy. I absorbujesz operatora, który jest potrzebny, by udzielać pomocy. Nie zamawiaj tu pizzy, taksi czy kwiatów. Nie rób głupich żartów. To nie jest dobre miejsce. Ten numer służy ratowaniu życia i zdrowia ludzi. Zastanów się, ty też możesz kiedyś potrzebować pomocy. Na ratunek.